Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA Online. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Właśnie jadę Nightshade'em. Nie, dzisiaj ten samochód nie będzie tuningowany, bo on już był tuningowany. Na odcinek z tuningowania tego samochodu zapraszam was na mojego YouTube'a, na którym zresztą teraz jesteście. Ale na mój kanał, gdzie znajdziecie właśnie odcinek z tym samochodem. Po prostu wpiszcie sobie, no, wyszukajcie w playlistach GTA Online i tam na pewno będzie tunik Nightshade'a. Opcja ma naprawdę bardzo fajne. Większości z was spodobał się ten tunik, jaki zrobiłem na tym samochodzie. Zresztą mi się też ten samochód bardzo podoba. Ostatnio mało nim jeżdżę, bo mam jeszcze inne fajne samochody do testowania, do sprawdzania, do jeżdżenia. No, ale mam spory naprawdę wybór samochodów w garażu i mam tych samochodów naprawdę bardzo dużo. Większość z nich jest tunigowana na maksa, ale jak się okazuje ostatnio nie wszystkie. Na przykład wsiadłem sobie ostatnio do Infernusa i ten Infernus patrzę, że miał, że tunigowałem go po prostu jak miałem bardzo niski poziom i nie było części do tuningu jego jeszcze dostępnych dla mnie. Dlatego no, na przykład do niego sobie wrócę i stuninguję mu pancerz na maksa, tak samo osiągi. Dzisiaj natomiast będziemy się zajmować zupełnie innym samochodem. No, tylko moment, czy ja go mam tu? Nie, to nie jest tutaj. O kurde, źle zajechałem. Zagadałem się troszeczkę. Chodzi o Sentinela, to jest w zasadzie chyba Sentinel. Ale ja już jednego mam w garażu i on jest, można powiedzieć, mój. Mam 358 tysięcy dolarów i myślę, że taka kasa starczy mi, abym stunigował sobie ten samochód na maksa. Z tego, co już patrzyłem, bo patrzyłem sobie, ten samochód ma naprawdę fajne opcje tuningowe. Bo ma. Nie jest chyba jakoś wystarczająco, nie wiem, super szybki, ale opcje ma naprawdę fajne i można z niego zrobić iście gangsterski wóz. Dlatego wbijamy sobie do mojego garażu, gdzie właśnie posiadam samochody i motocykle tunerskie. Samochody tunerskie i po prostu motocykle. Takie najciekawsze motocykle, jakie sobie kupiłem. No i Sentinel jest sobie tutaj. Tak on wygląda przed tuningiem. Tak on sobie wygląda. Nie wiem, czy jest jeszcze nowsza wersja tego samochodu tutaj w GTA 5. Widziałem, że coś tam jeździło. Jest dużo podobnych samochodów. Mi to ten samochód przypomina jakieś BMW. No, tak. I w sumie nie przypomina na przykład Sentinela z poprzednich części GTA, GTA 4, GTA, nie wiem, 3 czy GTA Vice City. Vice City w ogóle inne samochody były, bo to były lata 70. Ale powiedzmy w GTA 3 może najbardziej zbliżony był ten model, jeśli chodzi o wygląd. Bo te samochody były tam... A, czekaj, moment, a w San Andreas jak ten samochód wyglądał? Już sobie nie mogę przypomnieć. Ale na pewno nie tak jak tutaj, tu wygląda bardzo kozacko. Przypomina mi jedno z BMW, ale no kurczę, nie powiem wam jakie, bo ja tak niespecjalnie interesuję się tą marką, jeśli chodzi o rozpoznawanie modeli. Znam tam może z 5-6 modeli z wyglądu bym rozpoznał, ale no akurat tego nie. To jest zresztą jakieś nowsze BMW, jeśli mógłbym o nim tak powiedzieć. Jeśli wam przypomina jakiś z tych samochodów, to piszcie w komentarzach. O właśnie, tu jest jeszcze bardzo podobny samochód do tego. Z tym, że on mi się mniej, no tak mniej podoba, tak? Czy to nie jest ten sam? Nie, to nie jest ten sam, właśnie, to nie jest ten sam. Ale ma takie poszerzone nadkola, ten tutaj. No i on jest też taki fajny, sportowy dosyć. No, może sobie go stunigujemy, zobaczymy. Natomiast chcę wam pokazać tego, bo naprawdę fajnie może wyglądać po tuningu. Jeszcze go oczywiście nie tuningowałem. I to jest zresztą skradziony samochód z ulicy, więc można go sobie wziąć na własność. Także tego typu samochody nie są zbyt szybkie. Te, które możemy sobie zabrać z ulicy i, nie wiem, stuningować czy coś. Także pancerz. Chcę nim jeździć, bo mi się podoba z wyglądu. Lubię tego typu sedany. No i zderzaki. Zobaczcie, że możemy sobie, o, nie? Bardzo fajny, bardzo fajną dokładkę dodać. I odsłonięty intercooler, to bardzo lubię w tych tuningach. I z tyłu możemy dać sobie dyfuzor i taki hak. Właśnie nie wiem, czy dać z hakiem, czy bez haka, czy po prostu z obrączką. Ja wiem, no dobra, dam bez. Silnik ulepszamy, trochę staty wzrosły. I tu mamy wydech. Proszę bardzo, takie coś. Moim zdaniem pasuje taki, bardzo, dość podobny chyba do standardowego. Standardowy też jest spoko, fabryczny.
Ale te tak wychodzą trochę z tego zderzaka nieładnie. A te dwa pierwsze są tak ładnie przycięte. Dam sobie ten. Maska. Możemy dać tylko jedną maskę z włókna węglowego. Klaksony. Klaksony sobie jakieś wybiorę. Standardowe. A dajmy sobie taki policyjny. Światła. No i tu warto dać sobie ksenonki. I myślę o neonach. Nie wiem, gdzie by tutaj dać. Po bokach myślę. Jeszcze chyba będą jakieś progi. Na razie no one zostawię, ale chcę zainstalować tutaj. No i musimy kupić pełne pokrycie z tego względu, że no ukradłem ten samochód. Dobrze, i teraz tak, kolor podstawowy. Myślę, żeby dać go w macie. O, możemy tutaj dodatkowo sobie dach pomalować na inny kolorek. Nocny fiolet, matowy mam zablokowany. Kiedy to mi się odblokuje? A, wyścig morski muszę wygrać. Nie wiem na jaki kolor. Kurde, nie pasuje mi za mocno ten mat. No właśnie, drugi kolor będziemy mogli zaraz sobie pomalować. Fajnie wyglądają te reflektory. Kurczę, naprawdę są zajebiste, soczewkowe. Z tego co widzę, ale świetnie wyglądają na tym aucie. Ja go szukałem jakiś czas temu, ale właśnie mylił mi się z tymi innymi modelami. Na przykład z tym, co miał takie szerokie nadkola, które wam pokazywałem przed chwilą. Którego wam pokazywałem. Jestem ciekawy, jak też będzie jeździł po tym tuningu. Ciężko mi się zdecydować na jakiś konkretny kolor. Ostatnio. O, a może zielony? O kurde, zablokowany. Kiedy to odblokuje? Dobra, klatkę możemy sobie zainstalować. Możemy sobie. Pierwsza osoba, właśnie. Jak ta klatka wygląda? Aha, w ten sposób. No i tu od razu nam się zmienia całe wnętrze. To nie jest tak, że tylko klatka się dodaje, ale też zmienia. Zobaczcie, tak jakbyśmy bez klatki siedzimy wyżej, bo teraz mamy no, fotele kubełkowe. Samochód jest odciążony, nie mamy podsufitki chyba. Tak, nie mamy podsufitki. No, tak mi się wydaje. Albo może jest. Nie, podsufitka jest, tylko no po prostu siedzimy niżej w aucie i tyle, bo mamy fotele kubełkowe, one są niższe. No i tyle. No i kratka oczywiście jest dodana, więc okej, niech będzie. Teraz jak po tuningu 58 tysięcy kosztuje nagle samochód, czy możemy go za tyle sprzedać? Progi. Progi są spoko, tylko. Aha, bo to są z włókna. No to będzie nam pasowała maska do niego. Kolor taki szpitalny mi wyszedł. Troszeczkę nie jestem z niego zadowolony. Spoilery. I tu mamy jeszcze takie coś. Mi się podoba ten, bo on pasuje kształtem do tyłu tego samochodu. Bardzo fajnie jest dopasowany i myślę, że go sobie właśnie zainstalujemy. Zawieszenie. No, dużo nam się nie obniża samochód, ale zawsze to coś. Ten kolor będziemy musieli zmienić serio, bo. Jest taki, no mówię, zbyt szpitalny. Taki nudny. Odpada. Turbo. O kurde. Przyspieszenie ponoć jest niezłe. Ale jeszcze wybierzemy sobie koła. Te, które są całkiem niezłe. Myślę nad luksusowymi. Luksusowe spodobały mi się bardzo ogólnie felgi w GTA. Są świetne. O! I takie, co? Fabryczne. Spodobały mi się fabryczne felgi. Spoko. Lowrider. Czasami te lowriderowe też pasują dosyć fajnie, ale tu akurat nie. Muscle carowe. Nic nie pasuje, moim zdaniem. Terenowe też nie. Sportowe. Gwiazdki. Nie, to nie ten samochód, ale to pasuje. Inferno, ok? I kolor kółków. Ten kolor rzeczywiście trzeba będzie zmienić, bo on jest taki naprawdę zbyt nudny. Ptasi żółty. Nie, lepiej nie. Nocny fiolet. Lubię ten kolor bardzo. Dobra, jeszcze weźmy sobie projekty opon.
Takie są niestandardowe, nie podobają mi się. Nie pasują, dym czarny, ok. I teraz jeszcze szyby, mamy do... Moim zdaniem limuzynowe tu pasują, bo to jest taki gangsterski samochód, tak mi się kojarzy. Dobra, teraz musimy jeszcze wejść sobie w lakierowanie i zmienimy sobie kolorka. To jest klasyczny. O, tak zdecydowanie fajniej wygląda. Klasyczny. No tamten był, nie wiem, jak odblokuję sobie ten kolorek taki fajny, zielony, jasny, co mi się podobał, to myślę, że go, o ten mi chodzi, to go sobie zainstaluję, bo on jest naprawdę fajny i będzie mi pasował do tego samochodu. Zrobimy z niego wtedy takiego tunera, albo może taki niebieski, ultra błękit, zobaczmy ultra błękit na całości, ultra błękit. Mam nadzieję, że będzie odblokowany do tego typu koloru. O, jest. No i spoko, też nieźle. Tylko jeszcze bym zobaczył może w klasycznym, jak to wygląda ten ultra błękit. O, 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 mamy tutaj chyba. No nie, chyba jeszcze za daleko błękit. Kurde, o, jest. Klasyczny bardziej mi się podoba, jest taki jakby bardziej błyszczący, nie wiem, chromowany, chrom jeszcze zablokowany mam, ale chyba by nie wyglądał ten samochód fajnie w chromie. No i jeszcze możemy, metaliczny kolor musimy mieć, shit, no dobra, to spróbujmy jeszcze ten metaliczny, o, bez kitu, to będzie dobra opcja, może uda się zrobić jakiś fajny efekt dzięki temu i teraz dajmy jeszcze perłowy. No, no tak nie za bardzo widać ten drugi kolor, tak na przodzie auta widać trochę. O, srebro. A jeszcze może błękitne srebro. No błękitne srebro wygląda ok. No i dobra, mamy coś takiego. Koła są, wszystko jest. Klatka, spoko. Mamy gotowe auto. I jaki efekt chciałem tu uzyskać? Chciałem, żeby ten samochód zajebiście wyglądał, jak będziemy sobie stali na poboczu, jak on będzie na nas czekał. Żeby każdy chciał do niego wsiąść, nie? Tak właśnie, taki właśnie efekt chciałem uzyskać. Real gangster, man. Zobaczymy, jak wygląda on. Znaczy, ja nie chciałem, żeby to był jakiś samochód sportowy do wyścigów. On ma być do wożenia się, tak? Weźmy sobie, zaparkujmy na przykład tu i sobie popatrzmy na niego. Chinga! Och, chinga! Zobaczcie sobie, co to znaczy chinga. Och, chinga, tutaj właśnie ten gang tak często mówi. Zajebiście wygląda, podoba mi się bardzo. No, takie ciemne, pasuje do niego, tylko mówię, ten zielony kolor jaskrawy bardziej by pasował. Piszcie w komentarzach, czy zmienić maskę z węglowej na taką zwykłą. Moim zdaniem węglowa pasuje tutaj, bo auto jest naprawdę fajne. Fajną ma maskę, taką dużą. Niektóre samochody mają taką małą, wąską jakąś maskę albo o dziwnych kształtach i to nie bardzo pasuje. No, ale w tym aucie myślę, że jak najbardziej pasuje. Czego mi brakuje, żebyśmy mogli sobie modyfikować jeszcze rozstaw kół, jak w najnowszym NFS-ie, na którego odcinki też was zapraszam. Tak wygląda sobie ten Real Gangsta Wóz. A tuning, oj, chyba około gdzieś 300 tysięcy mi zajął. Także jest to dosyć sporo. No, standardowo sprawdzimy oczywiście też prędkość maksymalną do tego auta. O, a tam jest, tam pojechał chyba ten inny wóz Sentinel, nie wiem czy to jest Sentinel czy nie Sentinel, który też ma bardzo podobny wygląd. Ale to jest już wersja 5-drzwiowa, tak? Natomiast mi się w tym drugim samochodzie nie podobają światła, są takie strasznie tandetne. Ja nie wiem czy to ta sama marka to jest. Ale też jakaś imitacja BMW. No i z tyłu, moim zdaniem, moje auto wygląda fajniej. Tak? Tak. Tamtego jeszcze sobie też przejrzymy, zobaczymy jak on wygląda, jakie ma opcje tuningowe. Jeśli ma fajne, to nagram jakiś odcinek z nim. No, ale ogólnie ten wóz bardzo mi się podoba. Bardzo. Tak, bardzo, że bardzo.
No i co? Widać tu zegary? Widać tu zegary. No ja myślę, że gdzieś około 120 km na godzinę, no to tak maksymalnie. Zaraz wam powiem w odczuciu, jak się nim jeździ, natomiast najpierw sprawdzimy tą prędkość maksymalną, tak? Tak. Tutaj jedzie się na tamę. Oj, chyba źle skręciłem. Tu nie sprawdzimy prędkości maksymalnej. W takim razie najpierw wam powiem, jak się nim jeździ, jak się go prowadzi. Czy wchodzi w poślizg bardzo łatwo, czy też nie? Moment. Mamy... Co za dziwne radio. Okej. Okay. To też mi nie pasuje, wolę jednak, żeby gadali na Los Santos. O. Trochę go sobie uszkodziłem teraz. Aż ten zderzak z przodu zatapia pod ziemię. Ale to nic. Tutaj mamy już autostradę. Jak się nim jeździ? No jest taki trochę ociężały. Nie jest jakiś super zwrotny, ale jest zajebiście niski. Zobaczcie, jak wygląda ten widok, nie? To jest po prostu piękne. To jest prawdziwy taki tuner. Podoba mi się mocno. Taki niemiecki styl. Fajny jest. Taka BMW-ka, ale bardzo fajny samochód. No, na pewno będę nim jeździł na napadach, bo bardzo mało osób używa takiego auta. No dobra, to patrzmy sobie widok z kokpitu. No i tutaj jest już gorzej, jeśli chodzi o prędkość, bo ledwo osiągam 90 mil na godzinę, może będzie 100. Słabo. Może wbije się jeszcze jeden bieg, nie wiem. Już 9000 obrotów na minutę i nawet 100 nie osiągnę tym autem, także to nie jest dobry wynik, ale jak na samochód, który zgarnęliśmy z ulicy, nie jest wcale tak źle. Jedziemy z górki, jedziemy ledwo 100 mil na godzinę, także no to jest nie najlepiej. Jeśli będziemy się decydować, aby tym samochodem dojeżdżać na jakiś napad, to zdecydowanie odradzam, bo no są dużo szybsze samochody, które możemy za tą samą cenę stuningować. I które zresztą możemy też zgarnąć z ulicy chyba, czy nie? No ale moim zdaniem, ja mówiłem wam po co ja kupiłem ten samochód. Właśnie po to, żeby nim się lansować, tak? No, mało osób nim jeździ, a on też kozacko wygląda. Jest fajny, ciekawy. Jest kilka jeszcze takich sedanów, które warto sobie przetestować. To jest kupejka dwudrzwiowa, trzydrzwiowa. I wygląda świetnie, tak? Mój nowy samochód do kolekcji i na pewno jeden z ulubionych, jeśli chodzi o jeżdżenie i lansowanie się. Ja mam kilka takich wozów, które naprawdę lubię. I jeśli już zmienię sobie tutaj kolor na ten jaskrawy zielony, to wtedy wam jeszcze go zademonstruję na pewno. Ale wow, jest to i tak świetne auto i kurde, cieszę się bardzo, że je mam w moim garażyku teraz, w garażu samochodów tunerskich i motocykli. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, nie przegapcie kolejnego odcinka z GTA Online, z tuningów samochodów. I zawidzujcie mój kanał. Tak. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa. Wbijamy do tuningu i zobaczymy, co on tutaj ma do zaoferowania. I to jest bardzo ciekawa sprawa, już wam pokazuję. Właśnie, na razie pancerza i hamulców, tych innych rzeczy nie instaluję. Orurowanie. Tak to wygląda. Zderzak można sobie wymienić. I to jest fajna sprawa, mi się ten drugi podoba.